witam was w kolejnym odcinku mojego let's playa gry Valkyrie Drive Bikini. Ostatnim razem Tela Firindy, prawda, i ta ma pistolet z jakiegoś powodu. I jako srogą muzykę. Gdzie mam iść? Tam. Kurde, nie umiem sterować kamerami na gamepadach. Jestem, prawda, PC Master Race, nie? Dobra, to na początek pozbierać sobie to. Bo to jest zawsze dodatkowa energia z tego, co się orientuję. Okej. Okay. ほら。そこそ。ほら。いや、そこそ。ほら。いや、まだ終わりじゃないわ。いや、跳ねてろ。邪魔よ。 跳ねてろ。味わいいい感じよ。飛んで。飛んで。飛んで。おねんねしたな。余計じゃないよ。一番。たまりなさい。まだ終わりじゃないわ。飛んで。 Maszujemy dużo i się mało odzywam, bo jestem w chwili obecnej kompletnie poświęcony temu, co się tu dzieje. Bo ona ma trochę inny schemat ruchów, nie? I muszę się do niego przyzwyczaić. No, fuck it, maszuję po prostu. Aha, moment, zaraz mogę drive'u zrobić. Seriously? Chcę skorzystać przynajmniej raz z tego jego jej pistoletu. Dobra, zmaszowane niniejszym. Zgadzam się. Klucz get. いいじゃない。そこさ。そこさ。
Dobra, to jest najwydajniejszy chyba sposób, żeby korzystać z tego skilla. Phantom Dance. Kurde, chcę sobie przeskoczyć, ale chyba nie, chyba boarding box jest za duży. Dobra. No w sumie, skoro cię tu mam pod ręką, to się dowiem może, jak się korzysta z tego gana. A, bo ona korzysta z niego automatycznie, to jest po prostu element jej sprzętu. No okej. Kurde, wstawaj, Lafirindo. Nie umiem ją jeszcze dobrze, prawda, napierdalać. Okej, mamy pierwszy, większy spike trudności chyba. Mam wrażenie, że zaraz umrę. Jep! Moje cyckonosze niniejszym zostały zbite. Zgadzam się. Nie powinno się tak dziać. Siara! No dobra, no to skoro tak, to wszystko ładuję w mapę Kumaru, I guess. Może unlocknę kolejny ten. No oczywiście, że retry. Dobra. Muszę się skupić na tym, co robię. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby świrować. Jop, po prostu muszę maszować. Pora na drive'u, ale tym razem ten drive'u skipnę. Kurde. Dobra, maszuję je po prostu. Bo za dużo zdrowia tutaj tracę. Kurde. Z jakiegoś powodu odnosiło mnie nie tam, gdzie trzeba.
To było wydajne. No wiem, wiem. Dobra. Dawaj mi ten kij. O, i podejście kolejne. Dobra, teraz będę musiał uważać, bo tutaj terytorium do walki będzie dość trudne. Muszę pamiętać, żeby używać tylko X-a w tym wypadku. Dobra, teraz trzeba spieprzać. Okej. Dobra, muszę uważać teraz, bo teraz się zaczyna hard mode, nie? Cholerne świat kota Filemona. Muszę zacząć zmieniać się cele. Fuck! Muszę używać tego raszowania na nich, ponieważ to mi przywraca zdrowie. A ponieważ tego nie robiłem, to no umarło mi się w dużym skrócie. Dobra, teraz mam Kokomaru będzie miała... Prawda... drugi drive. I muszę też pamiętać, że drive'y przywracają mi zdrowie, także żebym nie ładował ich, że nie używał ich automatycznie, nie? Prawda, jak tylko się pojawi ta możliwość. No, trzeba element strategii już wprowadzać. Także pierwszy, solidniejszy spike poziomu trudności mamy w chwili obecnej. I wiecie, deal with it, nie? Mam jakieś takie przeczucie, że będę musiał rozdzielić ten, tą nagrywkę na kilka. No dobra.
stałem się marginalnie marginalnie wydajniejszy, że stałem. Teraz jak zacząłem tego używać. Kurde! Tylko to powiedziałem i zacząłem failować. Kurde! No, leżeć. Dobra, muszę pamiętać, że teraz mam drugi drive pod ręką, więc byłoby rozsądnie zachować ten tą możliwość. Spróbuję przynajmniej dojść do boss fightu, bo mam... Chociaż w sumie, jeśli ten odcinek skończę w... Prawda... Spróbuję przejść ten odcinek za jednym posiedzeniem, no. Przejść ten etap za jednym posiedzeniem, za jednym odcinkiem. Czy mi się to uda, to oczywiście czas pokaże. Kurde! Crowd control! No dobra, ogarnięte. I teraz już będzie pora na drugi drive. Bo inaczej nigdy w życiu tego nie przejdę bez zdrowia. Naprawdę? Musiałem się zorientować, co tam się dokładnie działo. Kurr. Zapiał trzeci. No, posprzątane. No dobra. Może uda się przejść tą misję. Jeszcze przy tej nagrywce.
Bo nie wiem, czy będzie zakończona boss fightem, czy nie. Tylko kamera mi przeszkadza, oczywiście. No dobra, chyba będzie. Okej. Spróbujemy. To było wydajne. Coś tam się jednak uczy. Dobrze. Boss fight był łatwiejszy niż tamci przeciwnicy. No cóż! Ara, ara. Tak se smyram gałką. No, ale za damage walą nie dostałem wystarczająco dużo punktów, więc tylko rank A! No trudno. Deal with it. To teraz tak, mam Pokémaro, w ciebie ładujemy wszystko, co tylko mogę. Odrobinki zabraknie do trzeciego drive'a. No nic, trudno. Viola jest available in every mode. No jeszcze kawałek. Poważna sprawa. No, get on my level! Nigga, you will never ever, 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 never ever! No dobra! Brzmi srogo! Masz chyba srogie PTSD, dziewczyno. Okej, no to jeszcze szybko do dining roomu, żeby ogarnąć prawda serduszka wszystkim postaciom. O. Tak i tak. Character select. Muszę pamiętać, że tą ostatnią Lafiryndę już ogarnąłem. Więc serduszka! Kurde! Nie mogłem... O właśnie, teraz. Nie kliknęło się, nie? Także no cóż. W jaki sposób działają te romanse? Coś, czego nie ogarniam. Czyli tak jakbym powinien stać przy tym, żeby wpadały serduszka na właściwą postać? Ale może to tylko efekt wizualny, no. Powinien być wizualny, gdybym to ja projektował tą grę, ale... Cholera ich wie w sumie. Wszyscy? Nie, jeszcze Momo. A nie, Momo już była. Chyba. A, jednak nie. No dobra. No to... Zobaczmy status, I guess. Rinka. Pokażcie mi, jak ten cały romans nieszczęsny się rozwija.
Jeśli się rozwija, to nie mam najbliższego pojęcia, w jaki dokładny sposób. No ale okej. Cóż, także tutaj skończę ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czekaj, to było menu? Tak, to było menu. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.